Cóż, czas zająć się moimi kłami. Ha? Co się dzieje? Nie zbliżaj się, bo cię ugryzę. Cześć, jestem Polly. Jesteś taka wredna. Ja tylko potrzebuję pomocy. O, już ja ci pomogę. Wow. Gratulacje, jesteś teraz wampirem. Hej, gdzie jesteś? Dobra, ja też tak umiem. To wszystko? Chyba będę musiała popływać. Dzień dobry wszystkim. Znowu ty? Cześć, tęskniłaś? Aha, bardzo. Dalej, chodź. Chodź, no. Teraz lepiej. Wow. Czuję się jak w domu. To śmierdzi jak zepsuta ryba. Ohyda. Ale to naprawimy. Zaczynamy. Aha, i jeszcze jedno. Niedługo twoje łuski będą błyszczeć. No i jak ci się podoba? Asio, odsuń się od jej ogona. Są przepyszne. Chcesz trochę, Kasiu? Nie próbuj mnie rozpraszać. Widzisz? Mówiłam, że możemy cię naprawić. Cześć, kolego. W samą porę. W porządku. Zobaczmy naszą listę. Och, moje biedne oczy. Coś jest nie tak? Twoja skóra potrzebuje pijawek. W porządku, Polly. Tylko się nie ruszaj. Proszę, uważaj, Kate. A co jeśli gryzą? Piękno to poświęcenie, kochana. Wow! Hej, to jest całkiem fajne. To się w ogóle nie nadaje. Czas się ich pozbyć. Naprawdę musimy? Weź się w garść, Pola. Przesadzasz, Kasia. Nie dotykaj ich. Ani się nie ruszą. Dobra, czas na plan B. Do widzenia. O, moja skóra jest teraz taka gładka. Dzięki, Kasiu. Wszystkie moje marzenia się spełniają. O, Polly, twoja buzia. Przydałoby się nad nią trochę popracować. Dobra, powiedz a. Jak na razie jest okej. Teraz czas na dokładne szczotkowanie. O, to nie wygląda dobrze. Co teraz zrobimy? O, wiem. Zobacz, co mam, Kasiu. O, czy nie jesteś po prostu najsłodsza? Pomożesz nam, prawda? Świetnie, więc zróbmy to. Czy to zadziałało? A, światło jest za jasne. Masz, załóż to. Hej, naprawdę ci pasują. Włosy wampira muszą być zawsze idealne. O, ja też chcę spróbować. Daj mi to. Więc to jest szczotka do włosów. Wreszcie mogę rozczesać wąsy. Pola! Zepsułaś to. No dobra, nieważne. Mam coś dla ciebie. Teraz możesz pożegnać się ze swoim wąsem. Skoro już przy tym jesteśmy, pozbądźmy się też tej brwi. Tada! Fajnie, nie? Wow, niemożliwe. Z minuty na minutę robi się coraz ładniejsza. Teraz czas popracować nad moimi uszami. Masz, użyj tego. Po prostu mi zaufaj, baby. Co my tu mamy? Ha, spróbujmy to teraz wyciągnąć. Co tu się dzieje, drogie panie? O, wow, ale łup. Cóż, zróbmy sobie małą przerwę na obiad. Ups. To było dobre. Tak, idealnie. Kasiu, pomocy. Dobra, Polly, uspokój się. Po pierwsze, pozbądźmy się tych wszystkich rzeczy. To nie są zwykłe rzeczy. To miłość mojego życia. Polly, czy ty się nigdy nie czesałaś? Fuj, ohyda. Dobra, musimy umyć ci głowę. To będzie wymagało dużo piany. Wow, jakie miłe uczucie. Moje włosy są wreszcie czyste. Dzięki. Jeszcze nie skończyłyśmy. Nawet o tym nie myśl, kochana. Spodoba ci się, obiecuję. Miałaś rację. Wyglądam niesamowicie. Tak, jak prawdziwa królowa nocy. Jeszcze nie. Patrz i ucz się, baby. Wystarczy trochę czosnku i... Wow, twoje łzy zamieniają się w perły.
To idealny dodatek dla syreny. Metamorfozy są takie wyczerpujące. Zrelaksujmy się trochę i cieszmy się tymi maskami na stopy. Wystarczy założyć te skarpetki. To wspaniałe uczucie, Poli. Ach, Kasiu. Wiesz, że nie mam stóp. No tak, wybacz. Właściwie czekaj, mam pomysł. Tylko pozwól mi najpierw zadzwonić. Halo? Potrzebuję cię tu natychmiast. Wow, szybko. Cześć, dziewczyny. Ona potrzebuje nóg. Mogę tu pomóc. Masz, Poli, wypij to. Uhu! Nareszcie! Mam nogi, jest super! Dziękuję bardzo, Urszulo. Taka czarownica jak ja nie jest tania. Proszę bardzo. Dobra, niech będzie. To było niegrzeczne. O nie, Poli, spójrz na swoje nogi. Potrzebują kąpieli natychmiast. Zajmijmy się tym. Każda kąpiel jest lepsza z bąbelkami. Teraz zajmijmy się włosami na nogach. Ta maszynka to idealne narzędzie do tego zadania. Wszystkie te paskudne włosy znikną bez śladu. O, jaka gładka. Tak, ale już po maszynce. Co ty masz z rękami? Masz szczęście, że tu jestem. Zróbmy coś z tym. Och, to na nic. Będziemy potrzebować większego pędzla. O, Kasia, spójrz. Tu jest jak na imprezie w pianie. Twoje paznokcie są wreszcie czyste. Ale teraz myślę, że powinnyśmy je trochę przyciąć. Ostrożnie, baby. O, moje paznokcie wyglądają teraz o wiele lepiej. Ale myślę, że przydałoby im się trochę brokatu. Au! Mhm. Jak na razie idzie nam dobrze. Pomalujemy ten na czerwono. Wow. Świetnie się spisałaś, Poli. Ten manikir wygląda niesamowicie. A teraz czas na najbardziej ekscytującą część. Makijaż. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Zacznijmy od podkładu. Teraz konturowanie. I ładne, staranne cieniowanie. Idzie nam nieźle. Teraz dodajmy odrobinę różu do oczu. Oj, kreski na powiekach. Wow. Wow, uwielbiam ten look. Twoim ustom też przydałby się błyszczyk. A teraz użyjemy trochę magii brokatu. Ale nie możemy zapomnieć o dodatkach. Wyglądam niesamowicie, Kasiu. Jak milion dolarów. Nie mogę uwierzyć, że nam się udało, kochana. To był mój najlepszy strój. W takim razie musimy przynieść ci ubranie na zmianę. Cześć, mały kolego. Moja przyjaciółka Poli potrzebuje najlepszej sukienki. Dobrze, Poli, tylko bądź cierpliwa. Pomoc jest już w drodze. Pomogą nam dokończyć twoją metamorfozę. I co o tym myślisz? Wow, to zupełnie nowa sukienka. To niesamowite. Ale pomożesz mi też z butami? Jasne, kochana. Mogę pożyczyć parę lub dwie. Tak, te się nadadzą. Proszę, możesz je zatrzymać. Jesteś najlepszą przyjaciółką, Kasiu. Ale musimy je trochę ulepszyć. Zobacz tę uroczą ozdobę z konika morskiego. Więc jak wyglądam? Idealnie, Poli. Cóż, myślę, że to jest miejsce, w którym się żegnamy. O-o, co ty zrobiłaś? Przepraszam, nie zrobię tego więcej. No cóż, pa, Kasiu. Może powinnam spróbować znaleźć własną rodzinę. O, co za straszna tragedia. Biedna mała Lena jest sama na tym świecie. Może ktoś zechce jej pomóc? O, spójrz na siebie, ślicznotko. Trochę czekolady? Poważnie, nie potrzebuję słodyczy. Potrzebuję rodziny. Znajdę sobie rodziców. Tymczasem Lizzie ma rodzinę i słodycze. Lizzie, słodycze możesz jeść dopiero po obiedzie. Kto to jest? Spadaj, ty szkodniku! Nie mamy czasu! Au! Dlaczego świat jest dla mnie taki okrutny? Nie martwcie się, nic mi nie jest. Tato, musimy jej pomóc! O, wszystko w porządku? Tak, cześć. O, więc szukasz rodziny? Chodź z nami. I jesteś tego pewien, tato? Witaj w twoim nowym domu. To będzie twój pokój. Dobra, dziewczyny, czekajcie. Zaraz wracam.
No cześć, siostrzyczko. Chcesz się zaprzyjaźnić? Jasne, ale trochę tu ciemno, prawda? Naprawmy to. Tylko nie słońce! Nie potrzebuję teraz opalenizny. Lena, gdzie jesteś? Co się stało? Wszystko tylko nie słońce, proszę. O, przepraszam, siostro. To się więcej nie powtórzy. Obiecuję. Pewnie jesteście głodne, co? Proszę bardzo. Jej, mleko i ciastka! Dzięki, tatusiu. No dalej, Lena. Częstuj się. Co to jest? Dzięki, tato. Chyba. Cieszę się, że wam smakuje, dziewczyny. Musimy się tego pozbyć i to szybko. Dobrze, że Lena ma taki refleks. Chyba jest okej. Już skończyłam. Okazuje się, że mleko jest naprawdę smaczne. Cieszę się, że też ci smakowało. Teraz pora spać. Słodkich snów, Lizzie. Wzajemnie, Lenka. Do jutra. Mleko? Och, nie rozśmieszajcie mnie. My, wampiry, nie pijemy mleka. Wygląda na to, że Lena ma problemy ze snem. To łóżko jest po prostu zbyt wygodne. To doprowadza ją do szału. Popracujmy nad tym. Lena jest świetna w pracach manualnych, prawda? I gotowe. Teraz jest lepiej. To łóżko godne wampira. Ups, mam nadzieję, że ich nie obudziłam. Słodkich snów, tato i siostro. Lena, wszystko w porządku? Uśmiech wampira musi być absolutnie doskonały. Oznacza to, że musimy dbać o nasze kły. Ale szkoda, że Lena nie odbija się w lustrze. To naprawdę wszystko komplikuje. Cześć, siostro. Już na nogach? A, Lena! Dlaczego nie widzę cię w lustrze? Ups. O czym ty mówisz? Chyba ci się wydawało, Lizzie. Widzisz? Lusterko właśnie zaparowało. Hej, gdzie idziesz? Jest dość dziwna, co? Co to jest? Ona jest wam? A co to jest wam? Ugh, nic z tego nie rozumiem. Chodź tutaj, kochanie. Będziemy jeść śniadanie jako rodzina. Wygląda na to, że grzanki są prawie gotowe. Nasz tata jest świetny w gotowaniu. No, co byś chciała na śniadanie, Lizzie? Lena, co się dzieje? Chcesz też soku? To najlepszy napój z rana. Zaufaj mi. Smacznego, dziewczyny. Czy to sos czosnkowy? Tak, mój ulubiony. Dzięki, tato. Zobacz, jak jej smakuje, Lena. No dalej, wcinaj. Nie ma mowy. To znaczy, jestem na diecie. Żadnego chleba i absolutnie żadnego czosnku. A, rozumiem. To co powiesz na sałatkę? Jasne, tato. Dzięki. Po prostu kocham warzywa. Zwłaszcza pomidory. Lena, jak ty? Czy ty właśnie wyssałaś pomidora? A teraz, dziewczyny, czas do szkoły. No dalej i bawcie się dobrze. Przynieście same piątki, dobrze? Przywitajcie się z Leną, chłopcy i dziewczęta. Od teraz będzie waszą nową koleżanką. Cześć! Hej, wygląda na to, że w szkole będzie fajnie. Wszyscy ci nowi przyjaciele wyglądają tak pysznie. O-o! Ostrożnie, dziewczyno! Nie musisz mi dziękować. Widziałaś to, Cornelia? Uratowała mój telefon. O, to nic wielkiego, naprawdę. Cóż, nie sądzę, że to nic. Mam nadzieję, że odrobiliście lekcje, kochani. Bo czas na sprawdzian. Do dzieła. Sprawdzian, co? Żaden problem. Lena, tak być nie może. Obawiam się, że dostajesz jedynkę. Nie sądzę, pani Penny. O wiele bardziej wolę piątki. Rozumie pani, o co mi chodzi? Same piątki. Żadnych jedynek. Wedle rozkazu. Wow, to było super! Jak to zrobiłaś, Lena? To było niesamowite! Same piątki, etam. Jaki jest twój sekret, Lena? Zaraz się dowiem. Każdy wielki detektyw potrzebuje biura. Ta toaleta może być. Na pewno będzie tu trochę prywatności. W porządku. Lena zachowuje się naprawdę dziwnie. Porusza się szybciej niż oko to rejestruje. I boi się światła. Kim jesteś, siostrzyczko? Myśl, Lizzie, myśl. Super szybkość? Jest. Kto boi się światła? Juh, jestem. Zobaczmy, co tu mamy. Już prawie mnie rozgryzłaś, Lizzie. Teraz rozumiem. Jesteś wampirem, Lena. Co mam teraz zrobić? Muszę powiedzieć tacie. Nie pozwolę ci na to, siostro. Wampiry tak łatwo się nie poddają.
Selfie to świetny sposób na poprawę humoru, ale teraz nic nie może rozweselić Lizzie. Nie zamierza dziś spać. W końcu obok niej śpi prawdziwy wampir. Wyluzuj, siostro. Co? Spać? Ale ja nie. Chcę spać. A teraz czas na wampirze figle. Lizzie będzie taka przerażona. Pokaż mi, jak to jest być wampirem. Tylko spójrz na te śliczne zęby. Słodkich snów, Lizzie. Co się wczoraj stało? Lena mnie ugryzła! Czy ja teraz jestem wampirem? Tak, to moje najskrytsze marzenia! Prank się udał. Czas zająć się tylko jednym małym szczegółem. Teraz wszystko jest idealne. Wow, nie mam odbicia! Naprawdę! Dzięki, Lena! Ale to jeszcze nie koniec pranka. Czas na małą sztuczkę z czosnkiem. Nie mam mowy, żebyś to zjadła, Lizzie. Wszystko gotowe. Czas na śniadanie, siostro. Muszę też zdać test czosnkowy. Aha, tu jesteś. Chodź tutaj. Co to jest? Nie ma mowy. Od teraz nigdy więcej czosnku. Ale nadal mogę zjeść jabłko. Pycha. Niestety te sztuczne kły nie wytrzymałyby takiego stresu. Tato, mam przerażające wieści. Jestem teraz wampirem. Dasz wiarę? Co to za głupi żart, Lizzie? Jesteś chora? Tato, wampiry nie chorują. Ach, siostro, ale jaja! Co za show! Musimy to pokazać całej szkole. Widziałaś to, Polly? Bo umrę ze śmiechu! Więc jesteś wampirem, co, Lizzie? No to gdzie są twoje kły? Ty tylko nas nie gryź, dobrze? Hej, a może spojrzysz w lustro? Kogo my tu mamy? To ty, Lizzie. Wcale nie jesteś wampirem. Jesteś zwykłym lamusem. Dlaczego są dla mnie tacy wredni? Ach, przepraszam. Mój błąd. Hej, to ty jesteś tą wampirzycą z filmiku. O, wiem. Sprawdźmy ci temperaturę. To nie jest śmieszne. Hej, co robicie? Nie, no to jest mega zabawne. Dobra robota, stary. Piąteczka. Dobra, Liz. Powiedz nam, jak to jest być wampirem lamusem. Co tu się u licha dzieje? Nikt poza mną nie nabija się z mojej siostry. A ty lepiej ze mną nie zadzieraj, Cornelia. Nie, przysięgam. Nareszcie przerwa obiadowa. Lizzie jest strasznie głodna. Ten burger będzie pyszny. Znowu ty, wampirzyco? Nie wiesz, że Bóg kazał się dzielić? Hej, to moje! Oddaj to! Teraz jest moje. Znajdź sobie inne miejsce. Nawet o tym nie myśl. Żadnych burgerów dla ciebie, koleżko. Myślę, że pająki są bardziej w twoim guście. To za moją siostrę. A, pomocy! Pomocy! Nienawidzę pająków! Zaraz, gdzie jest moja czapka? O, jest w bezpiecznym miejscu, kolego. Zgadza się. Biegnij, cykorze. Uratowałaś mnie, Lena. Dzięki! Przytulanie, poważnie. Dzisiaj będzie wspaniały dzień. W końcu to urodziny Leny. Trzeba wymyślić coś odpowiednio krwawego. O, dziś jest twój wyjątkowy dzień, co, kochanie? Więc bawmy się dobrze. Dzień dobry, kochana rodzinko. Wszystkiego najlepszego, Lena. 100 lat. Kto tam? Nie poddam się bez walki. A, to tylko wy. Dobrze się czujesz, Lena? A, taki żarcik. Świetny żart, kochanie. A może trochę tortu? Jasne, tato. O, ale tu jest mały błąd. Teraz się zgadza. Dobra, zapalmy świeczki. Czas na życzenie. Dziś spełniają się wszystkie marzenia. Dobra, dziewczyny, czas na zdjęcie. Zobaczmy, jak wyszło. Ale co to jest? Gdzie jest Lena? Tato, widzisz? Mogę wytłumaczyć. To wszystko jest takie dziwne. Potrzebuję chwili do namysłu. Więc Lena jest wampirem, co? Cóż, dobrze wiedzieć. Teraz mamy w rodzinie prawdziwą królową nocy. Pierwsza zasada wampiryzmu. Kły muszą być zawsze czyste. A! O co chodzi? Niemożliwe. To Syrena. Tak, i naprawdę potrzebuję pomocy. Ja też czegoś potrzebuję. Krwi. Jasne. Proszę bardzo, jestem gotowa. Dopiero wyszłaś z toalety. To niehigieniczne. Dobrze, że mam pod ręką środek odkażający.
Obiad podano! Ha, ha, pyszności! Wow, mam teraz kły! Super! Dobra, Kim, chodź ze mną. Spotkajmy się w łazience. Okej! Dostanę się tam przez zjeżdżalnię. Jedziemy! Jest trochę mokro, ale zdecydowanie szybko. Dobra, to chyba mój przystanek. Witaj w swoim nowym pokoju, Kim. Czuj się jak u siebie. Naprawdę przydałaby ci się ciepła kąpiel. Przyjemne uczucie, co? O tak! No to teraz będzie jeszcze przyjemniej. Trochę pianki, trochę brokatu i... Wow, Sylwia, to jest po prostu magiczne! Tu nie ma żadnej magii, tylko kosmetyki. Teraz tylko doprowadzimy cię do porządku. Sprawdź ten szampon. To marka Krwista Objętość. Słyszałaś kiedyś o tym? Będziemy potrzebować do tego dużo pianki. Wow, to świetne uczucie! Zaraz, ale co to za smród? O, masz na myśli mój ogon? Tak, chyba jest trochę brudny. To się w ogóle nie uda. Ale masz szczęście. Wiem, co robić. Gotowa? To bierzmy się do roboty. Do tego zadania będziemy potrzebować szczotki. Ten brud nie ma szans. Wow, spójrz tylko na mój ogon. W końcu znów jest czysty. Dobra, kochana, czas wyciągnąć cię z wanny. Przed nami dużo pracy. Okej, Kim, to jest mój pokój. Przytulnie tu, prawda? A, racja, poznaj Anię. Sylwia? Wciągnęłaś syrenę do naszego domu? Spokojnie, Ania. To Kim, ona też jest wampirem. No, miło cię poznać, Kim. Wiesz, te pryszcze naprawdę ci nie pasują. Ale mam pomysł. Obczaj te plastry na pryszcze. Świetnie się sprawdzą. Musisz być przez chwilę cierpliwa i... Tada! Twoja skóra jest teraz jedwabiście gładka. Co my tu mamy? To perła, Ania. Jak to w ogóle działa? To dzieła, Sylwia. O, jaka ładna. Nam też się przyda. Użyjmy jej do ozdobienia tej spinki do włosów. To proste i eleganckie. To dla ciebie, Kim. No i jak wyglądam, dziewczyny? Nie za dobrze, baby. Tak być nie może, Kim. Musimy cię wydepilować. To bardzo prosty sposób. Wystarczy podgrzać wosk, dobrze wymieszać i... O, nie martw się tak bardzo, Kim. Ania i ja robimy to od wieków. Gotowa? Au! Tak jest, baby! Ale to jeszcze nie koniec. Czas wyciągnąć pensetę. A teraz siedź spokojnie. To będzie trudne. Jeszcze nie, Kim? Dobra, gotowe. Eciu! Nieźle. Możemy to wykorzystać. O, Kim, wampiry i wąsy nie chodzą parami. Więc pożegnaj się z wąsem. Co się dzieje, Sylwia? Ha? Co jest, dziewczyny? Myślisz o tym, co ja? O tak, zabawmy się. Naprawdę musimy. Moje wąsy to nie zabawka. Och, nie bądź taka sztywna, Kim. Ups, sorry. Jee! To jest dopiero hardkorowa depilacja. Hej, to naprawdę zadziałało. Uwielbiam to. Dziewczyny, z minuty na minutę jestem coraz ładniejsza. No ale jeszcze długa droga przede mną. Na razie wyczyśćmy ci uszy. Jasne, kochana. Skończyłaś już? No nie wiem, Kim. Masz tam jakiś poważny zator. O, o. Pomocy! Nie opuszczę cię, kochana. Zaczekaj. O, tak. O wiele lepiej. Chwileczkę, dziewczyny. Tam jest coś jeszcze. Wędka? Poważnie? What? Dobra, potrzebujemy tego. Czy ty nigdy nie czyściłaś uszu? Nieważne. Rozpracujemy to razem. A skoro już skończyłyśmy, to przypieczętujmy to jakimiś pięknymi kolczykami. Rany, ale chce mi się pić. Mogłabym wypić całego człowieka. Hej, ciszej. Jedzenie nie powinno być tak gadatliwe. No proszę, Sylwia. Pachnie tak dobrze. Pyszne. Nie ma nic lepszego niż świeża ryba na śniadanie. Prawda, dziewczyny? Uff, niech ktoś otworzy okno. To straszne. Będziemy musiały przełożyć nasz posiłek. Masz rację, kochana. Niech mi ktoś pomoże. Nie otwieraj buzi, Kim.
O, co za niespodzianka. Twój język jest ogromny i taki brudny. Zajmę się tym, Ania. Będziemy do tego potrzebować dużo pasty do zębów. Pospieszmy się i pozbądźmy się tego brudu. Zaczynamy! Krystaliczna czystość! Fuj, chciałabym móc zapomnieć ten widok. Dziękuję wam bardzo. To jeszcze nie koniec, Kim. Teraz czas wyszczotkować kły. Irygator do jamy ustnej z pewnością przyda się w takich chwilach. O wiele lepiej. Jest ładniej perłowo. Kim, co jest z twoimi paznokciami? To jest kosmetyczna katastrofa. No cóż, nieważne. Nożyczki załatwią sprawę. Co? Jak to? Mam lepszy pomysł, dziewczyny. Odsuńcie się wszyscy. Juhu! O-o, to ci niespodzianka. Nie pójdzie tak łatwo z tymi pazurami, wiesz? Zobaczymy, kochanie. Tylko nie róbmy nic pochopnie, dobrze, Aniu? Nie wywiniesz się z tego, kochana. Mamy dla ciebie specjalną kąpiel. Nie martw się, piranie aż tak bardzo nie gryzą. Wow, to naprawdę zadziałało. To jeszcze nie koniec, Kim. Czas dodać kolor. Zielony? O, to mój ulubiony. A może użyjemy ładnego morskiego wzoru? Świetny pomysł, Aniu. Jest idealnie. Teraz musimy tylko zrobić coś z twoimi włosami. Szczerze mówiąc, łatwiej byłoby je po prostu zgolić. Daj spokój. Tak naprawdę potrzebujemy do tego tylko szczotki, dziewczyny. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Skrzynię? Chyba znalazłam skarb. Ciekawe, co jest w środku. Wow, to prawdziwy kosmetyczny skarb. Co my z tym zrobimy? Zaraz się dowiesz, Kim. Zafundujemy ci całkowitą zmianę wizerunku. Myślę, że fiolet naprawdę do ciebie pasuje. Trochę cierpliwości, kochana. Dobra, jesteś gotowa? Wyglądasz niesamowicie. Tymczasem ja popracuję nad twoimi włosami. To naprawdę proste. Nie zapominajmy o jetach. Są naprawdę modne w tym sezonie. Och, wyglądam zupełnie jak modelki na okładkach. Myślę, że twoja metamorfoza wreszcie się skończyła. Uff, wszystko w porządku, Kim? A? Tak. Dobra, słuchaj. Żadnych muszelek, dobra? Wstrzymajmy się na razie z używaniem tego młotka, Sylwia. Zaufaj nam, Kim. To naprawdę zaawansowana technologia. Jesteś pewna, że to nie jest niebezpieczne? Jasne, że nie. Spójrz tylko na siebie, Kim. A teraz czas na makijaż. Najpierw popracujmy nad kolorytem skóry. Jak na razie jest okej. Kontynuujmy. Dobre konturowanie też jest bardzo ważne. Patrz i ucz się. A teraz dodajmy trochę połysku. I trochę różu. O, wiem, co będzie następne, Aniu. Uwielbiam kolory w makijażu. Świetna robota, Kim. Szybko się uczysz. Ale prawie zapomniałyśmy o szmince. Teraz jest o wiele lepiej. Ale blasku nigdy za wiele, prawda? Więc użyjmy brokatu. Dziewczyny, jak wyglądam? Świetnie, Kim. Oszałamiająco. Dobra, czas na przerwę taneczną. Głośniej. Razem będziemy rządzić na parkiecie. Bawcie się dobrze, dziewczyny. Szkoda, że ja tak nie mogę. Nie da się tańczyć bez nóg, wiecie? No to zamienimy ci ogon na nogi, Kim. Mam tu stary przepis na eliksir. No cóż, zobaczmy. Aha, najpierw syreni smark. Zaczynamy. Chodź do mamy. Teraz dodajmy trochę piór feniksa. I oczu cyklopa. A oto specjalnie przygotowany koktajl dla ciebie, Kim. A, kopyta? Nie tego chciałam. Pomocy! O-o, chyba się pomyliłam. No właśnie, zapomniałam, że potrzebujemy też syrenich ust. Proszę bardzo, Kim. Tym razem bez niespodzianek. Hej, jest całkiem nieźle. O, nie mogę w to uwierzyć. Mam nogi. Aaaa! Wszystko okej, okay, baby? Nie potrafię na nich chodzić. Oddaj mi mój ogon, Sylwia. Jasne, Kim. Przynajmniej od teraz będziesz miała naprawdę śliczne łuski. To ja rozumiem. A to twój nowy strój, Kim.
Pospieszmy się i przymierzmy go. Jaki stylowy! Podoba mi się. Nie zapomnij o swoim nowym naszyjniku. Dzięki niemu jestem wreszcie gotowa, by zmierzyć się z całym oceanem. Cóż, to chyba na tyle. Papaki! Nasza toaleta jest zawsze otwarta, jeśli chcesz nas odwiedzić. O, Haniu, to takie wzruszające.